dobry, drogie dziwiarki. Witam Was dziś w drugi dzień wiosny. Wczorajsza transmisja na żywo zajęła aż półtorej godziny i mówiłam o tak wielu rzeczach, że nie każdy ma chwilę, aż chwilę trwającą półtorej godziny, żeby tego jeszcze raz wysłuchać, o czym mówiłam. Dlatego dziś postanowiliśmy zrobić właśnie to, o czym wczoraj mniej więcej mówiłam, w pigułce, czyli przesłaniem, co było przesłaniem filmu, ponieważ zawsze jest jakaś myśl przewodnia, jakąś wiedzę, którą zdobyłam, dzielę się z Wami. I tak właśnie dziś powiem o różnych kształtach dzianin, jako właśnie rzecz, którą może wykorzystacie w swoich cieninach. Pokażę próbki z włóczek, które wczoraj pokazywałam i pokażę też nowości, także film nie będzie długi, myślę, że w kwadransiku się zmieszczę. Także zaczynam od moich od kształtów dzianin. Dziewiarstwo właśnie w tym jest piękne, że możemy sobie same kreować to, w jakim kształcie wydziergamy sweterki, czy to będą prostokąty, kołowce, rękawy będą kształtowane, niekształtowane. No i tutaj jako mam dwa przykłady różnych kształtów dzianin. To jest jeden z przykładów, to są prostokąty, dwa prostokąty, a na rękawku jest takie właśnie zgrubienie, które ze Stasią nazwałyśmy rękawami barokowymi. I tu właśnie przykład dwóch prostokątów i tych rękawków. Rękawki takie z poszerzeniem wykonałam w ten sposób, że po ściągaczu na drutach numer 3,5 podwoiłam ilość oczek, nie zmieniając grubości drutów, tylko nadal na 3,5, a podwoiłam, to znaczy, że z każdego oczka poza oczkami brzegowymi wyrobiłam dwa oczka. I to można robić na różne sposoby, podwajać liczbę oczek. Ja zrobiłam to w ten sposób, że z jednego oczka zrobiłam jedno oczko prawe, jedno lewe, czyli raz od przodu, raz od tyłu. Ale można również zrobić to narzutami, można ze tak zwanej stopki poniżej niteczki, z nitki poprzedniego rzędu. Różne są sposoby. Także i tutaj po drutach numer 3,5, gdy zdecydowałam, że kończę już moje rękawy, to tak wygląda, zebrałam z powrotem, żeby mieć ilość oczek wyjściowych, czyli przerobiłam po dwa oczka razem i zmieniłam grubość drutów na 4 po zakończeniu tego. No i to jest właśnie mój kształt rękawa. To jest jeden z przykładów kształtu dzianiny. Dziergana była w częściach, zszywana. Jest to włóczka Mohair Luxe Lamé. Zużycie 4 motki i trochę z 5. Druty numer 3,5 i 4. Dziergane pojedynczą nitką, bo też pytałyście o to wczoraj, czy podwójną, czy pojedynczą. Także takie jest zużycie materiału. Na większe rozmiary myślę, że 5 motków, między 5 a 6 motków. To jest rozmiar w okolicach 38. Także to jeden z przykładów kształtu dzianiny dzierganej w częściach, zszywanej. A tutaj coś, co gdy było mokre i się suszyło, a wiadomo, że dzianiny mokre mają w sobie coś przerażającego. Są zazwyczaj duże, jeżeli zawierają alpakę, jedwab, to i wydzielają taki specyficzny zapach. A tu mam tak zwanego potwora, tak nazwała go Julia, moja córka. Gdy było mokre, przypominało potwora. O tak, tutaj. I tak powiem w skrócie, jak on powstał. Na druciki nabrałam około 80 oczek. Po zakończeniu golfa, było to dziergane na okrągło, gdy stwierdziłam po zawinięciu, że już mi wystarczy tego golfa, zaznaczyłam sobie dwa miejsca markerami, o tutaj. I w tych miejscach, w każdym okrążeniu, przed oczkiem, czyli było tak, tutaj pokażę, o tak. Taka linia powstała z dodawania oczek przed właśnie tą listewką. W każdym okrążeniu przed tym oczkiem koło markera i za oczkiem, za markerem, dodawałam po jednym oczku. W jednym okrążeniu przybywało po 4 oczka. Także
dziergałam, dziergałam, dziergałam. Nie wiedziałam, jak długo mam to dziergać. No, w którymś tam momencie to przymierzyłam, jak to wygląda. I ta moja obniżona linia ramienia wygląda tak. Następnie rozdzieliłam dzianinkę na dwie części, czyli już dziergałam przez chwilę na płasko, żeby uzyskać prostą linię, bez dodawania już oczek tutaj, tak żeby kiedyś móc włożyć w ten otwór rękę, bo to mniej więcej wygląda tak. I po tym fragmencie, gdy już miałam tutaj na prosto troszeczkę, zamknęłam ileś oczek, raz 8, później 1 razy 4, później wydaje mi się, że ze 3 razy po 2, by uzyskać właśnie taki skos. I gdy doszłam do końca, nazwę to pachy, wróciłam do dziergania na okrągło i już sobie jechałam w dół z dzianiną. Na końcu jest ściągacz oraz jest taka mała pliska i-cordowa, żeby to się wszystko tutaj dobrze trzymało. Także to jest potwór. Na człowieku już wygląda bardzo fajnie, już nie jest potworem, także kształt układa się do sylwetki. Tutaj na końcu dorobiłam sobie trochę takich mini rękawków tym ściągaczem, z którego był tutaj właśnie, którym golf zrobiłam. Na środku jest warkocz, to samo jest na plecach. No i tak wygląda moja dzianina z włóczki Karina. Karina jest to mieszanka alpaki i poliamidu na drutach numer 5. Zużycie na to jest 5 motków. Także cieniowanie, lubię turkusy, więc tutaj te cieniowania turkusów wyglądają bardzo charakterystycznie, tak nazwałabym to. I tak wracając właśnie, to były różne kształty dzianin. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć o kilku włóczkach, które w ostatnim czasie pojawiły się na naszej półeczkach. Jest to włóczka Leonardo, będąca mieszanką wełny 70% i akrylu 30%, przeznaczona na grube druty. I z tej włóczki, w takim kolorze, przewinięty motas, zrobiłam taką próbkę. Próbka była dziergana różnymi wzorami. Na początku było dwa rzędy Francuzem, później był ryż podwójny, tutaj oko kamery pewnie ładnie pokaże. Kolorki się układają w barwny melanż. Na jerseyu dodałam niteczkę tego, żeby zobaczyć, jak się zachowuje po dołączeniu do tego nitki. I to jest Alpaka Super Light firmy Langiers. I tutaj dzianina się zmieniła. Te kolorki przestały być już tak bardzo wyraziste. Ten granat je stonował i nadał puszystości i takiego włoska. Tutaj były dwa rzędy rybiej łuski, następnie znów był ryż, a później jersey. Tutaj takie różyczki porobiłam. Taka fantazja różnych ściegów na próbce, żeby właśnie pokazać, jak układają się kolory i co można zrobić, dołączając inną włóczkę. Włóczka się nadaje na kominy, szale, na koce, na jakieś poncza, swetry grube. Także to jest przykład próbki z grubej włóczki Leonardo od firmy Ispe. Jest to dość miłe, takie właśnie na zewnętrzne dzianiny. Na zewnętrzne dzianiny, od których chcemy, żeby były ciepłe, żeby były właśnie takie, żeby wyglądały na rzeczy, które dają dużo ciepła. I właśnie dodanie takiej niteczki alpaki to zapewnia. Także to jest to, co wczoraj pokazywałam, próbeczkę. Następną włóczką, z której mam próbkę, jest również produkt firmy Ispe. Jest to włóczka, próbeczka jest zwykłym ściegiem, bez ekstrawagancji, tak po prostu klasyka. Merino 175. Nazwa włóczki właśnie od razu sugeruje, co jest w motku, czyli jest to wełna merino w 50-gramowym motku, mamy 175 metrów, czyli dużo, dużo włóczki. Nadaje się na takie, bym powiedziała, również delikatne letnie sweterki, które narzucamy na sukienki, gdy robi się chłodno, bo jest to bardzo miłe dla skóry. Również dziecięce sweterki, kocyki, czapeczki. Włóczka ma mnóstwo kolorów. Każda z nas znajdzie w niej coś, jakiś kolorek, który
jest wart spróbowania. Także Merino 175 firmy ISPE. Tutaj jest próbeczka z żółtego koloru, a tutaj jak wygląda motek z metreczką. Także przykład wykorzystania Merino 175. A to włóczka, której nie mam próbeczki, ale musicie mi uwierzyć, że naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie w dzianinie. Jest to Bellissimo. Duży motek, na sweterek wystarczą dwa motki. Jest to wtedy pół kilograma. Fajnej grubości, takiej nie za cienka, nie za gruba. Na druty w okolicach 3,5. Można i na czwórkach, myślę, jeżeli ktoś zdzierka ściśle. Z takim efektem przetarć jeansowych, czyli ten kolor turkusowy, raz jest ciemniejszy, raz jaśniejszy. Jest to mieszanka wełny z akrylem po połowie, nadaje się dosłownie na wszystko, na co tylko chcemy. Miła na męskie swetry również, na kamizele, czapki, szaliki, co nam fantazja podpowie. Także Bellissimo od firmy ISPE. A tutaj mam dzianinki, nad którymi pracuję. Tu jest, od wczoraj się już trochę zmieniło, czyli przybyło mi, jest to udzierk z jednego motka włóczki Splash. Tak wygląda. Tak wygląda po prawej. Tak wygląda po lewej. Moja dzianina będzie raczej na prawej stronie. Tak myślę, że jednak wolę jersey prawy na tej włóczce, chociaż naprawdę ile dziwerek, tyle może być różnych opinii na ten temat. To jest lewy jersey z tej. Zmierzyłam to, ile uzyskałam udziergu, że tak to nazwę, z jednego motka. Ma to powyżej 45 cm wysokości, no i szerokości około 42-43 cm. 80 oczek, druty numer 4,5. Pytały się wczoraj o zużycie, ile na sweterki potrzeba tej włóczki. Więc tak, ja szacuję w ten sposób. Na sweterek z rękawem 3/4, takim raczej dłuższym rękawkiem, zużyłam 4 motki 2 lata temu. Rok temu wydziergałam sobie z takim krótkim rękawkiem i zużyłam 3 motki. A tutaj chcę zużyć 2 motki, resztę uzupełnić gammą lub inną czarną włóczką, bo nie musi to być gamma. To może być czarne lino, które też pasuje doskonale charakterem i jak również strukturą włóczki. Tutaj mam jako przykład gammę, ale naprawdę mogą być to inne czarne włóczki, niekoniecznie. Niekoniecznie to musi być gamma. Także tu mam ten czarny splash. Na większe rozmiary, myślę, w okolicach 42 trzeba mieć 5 motków włóczki. Między 5 a 6. Także to tak wygląda. No mam nadzieję, że skończę niebawem, bo ogólnie oczka na... Rozpoczęłam tę dzianinkę w czwartek. W czwartek po południu, wieczorem. No mamy niedzielę, więc przez te kilka dni wyrobiłam jeden motek. Tak wygląda ten mój czarny splash. Mamy spory zapas włóczki, właśnie tej włóczki w tym kolorze, więc mam nadzieję, że spróbujecie swoje czarne wersje wydziergać. Tutaj jak wygląda w motku. No a w dzianinie wygląda tak. Kokony, nazywam to zawsze kokonami. Kokony układają się takimi falami, gdzie są bardzo intensywnie, jest pas intensywnie układających się kokonów, a później tylko taki deszczyk. I później znów intensywny pas, a później deszczyk. Dziergając na okrągło ze złoczki splash, należy to przewidzieć, że to się zagubi, ten intensywność plus brak intensywności, i będzie ciągle tak samo. Więc już jeżeli chcemy mieć właśnie takie przepływające pasy, musimy robić z dwóch motków jednocześnie, gdzie mniej więcej tak samo się ułożyły kokony, żeby uzyskać ten przepływ. Także to przykład wykorzystania włóczki splash. A tutaj mam rzecz niezwykłej wagi, bo jest to fragment sweterka dla admina z włóczki Zeitlof od Citrona. Jest to wełna merino dziergane na drutach numer 4,5. Przepraszam, nie, na drutach numer 4. Mamy się na czwórkach, splesza na 4,5 miała.
Tak wygląda. Wzór jest zaczerpnięty z gazety Femme na męski sweter. Tam był wykonany z włóczki Merino Plus od Langa. Ja robię z Size Lossa. Jest to mniej więcej ten sam metraż, więc nie kombinowałam dużo. Dzierga się. To jest jedna część, wyprana już, żeby zobaczyć, jak się zachowało po wypraniu, co się wydłużyło, co nie. A tak wygląda w trakcie. O, tyle mam. Od wczoraj się nic nie zmieniło, bo dziergałam czarnego splesza. No trudno. Także tak wygląda robótka z włóczki Size Loss. Size Loss to jest taka klasyka. Tam nie ma wielu kolorów, tam jest kilka kolorów, takich nazywałabym je bazowymi. Ale właśnie to jest taka kwintesencja tej włóczki, że ona nie wabi kolorami, nie wabi. Ona po prostu jest ponadczasowa, tak jak ty mówi jej nazwa. Jest ponadczasowa i nadaje się na dzieniny dla całej rodziny, ale w tych kilku kolorach, które są w palecie. Jest i turkus, i czerwony, i czarny, granatowy, jeansowy, to jest ten jeansowy, jest ekry, beż, jest czerwienie, są w odcieniach czerwieni. Także no tak wygląda. Mam nadzieję, że skończę go niebawem, tylko oczywiście żaden splash mi już nie może przeszkadzać, więc go muszę szybko skończyć, żeby mi nie przeszkadzał. A teraz jeszcze chciałam Wam pokazać dwie nowe włóczki, które pojawią się niebawem na stronie. Są to włóczki z firmy Alize, turecki producent, znany, lubiany. Włóczki są raczej w ekonomicznych cenach, tak bez szału składowego i cenowego, po prostu fajne włóczusie za rozsądne ceny. I wśród tych wielu różnych produktów dziś chciałam Wam pokazać Belle Ombre Batik i Dive Ombre Batik. Dwa różne składy, łączy je to, że są z tak zwanym efektem ombre, czyli są farbowane w ten sposób, że kolor się powtarza tylko raz i każdy motek wygląda tak samo. No i tak, i teraz wracając do Belli, jest to motek 250 gramów. Dużo metrów ma w takim motku, jest ponad 900 metrów, więc myślę, że to wystarczy na, po pierwsze, na ogromną chustę, taką letnią chustę bawełnianą, ale ja raczej myślę o tym, że sukienkę, tunikę z tego zrobić na drutach, więc jakimś wzorem ażurowym. Tutaj, ja tu mam tylko kilka przykładów kolorystycznych, ale zerknijcie. Dla tych, co lubią żółte, co lubią niebieskie. Limonka, przecudowna. Prawda, że wygląda super apetycznie, aż chciałoby się od razu udać na plażę. No i tutaj mam przykład różowych kolorków. Także włóczka Bella Ombre Batik będzie niebawem na stronie. Musimy je zrobić tylko zdjęcia. Pięknie one wyglądają, a najpiękniej wyglądają, gdy się na nie patrzy razem. Ten taki koktajl owocowy różnych barw. Diva jest sztucznym włóknem, ale w swoim, że tak powiem, ma wielkie grono zwolenników z tego względu, że dzianiny z niej wykonane są lejące, można je prać w pralce, nic się z nimi nie dzieje. Nie widać na nich śladów użytkowania, się nie mechacą. Powstają z tego bluzeczki piękne, które widziałam na spotkaniach. Wiele z Was przychodzi właśnie w różnych wersjach. Nie ombre, tylko w wersjach jednobarwnych albo batik design. A tu mamy ombre, czyli jeden kolor w przejściach tonalnych. Raz się tylko w motku powtarza, można dziergać od środka sobie niteczkę wziąć albo od zewnątrz, wtedy możemy sterować, czy chcemy mieć ciemniej na górze, czy na dole. Fantazja naprawdę dziewiarska, nie zna granic. Tutaj jest kolor różowy jako przykład. Tu mamy taką piękną lawendę. Kolorów jest więcej, ja tu przeniosłam po parę reprezentantów danej włóczki, żeby tłoku na stole nie było zbytniego, a po prostu przedstawiam Wam przykłady motków włóczek, które się niebawem u nas pokażą. Także tutaj jest Bella Ombre Batik i Diva Ombre Batik. Na szydełko Diva się doskonale nada. Bella również
Fantazja dziwiarska, absolutnie nie zna granic. Na grubszych drutach potraktowane będzie bardziej dziurawe, na mniejszych drutach będzie mniej przeźroczyste. A wczoraj również pytałyście, co mam na sobie i z czego są dane rzeczy wykonane. To jest szaliczek wykonany z jednego motka włóczki filigran. Tego koloru już nie ma w sprzedaży, ponieważ jest to szaliczek, który dawno temu wydziergałam. Ale te kolory filigrana, które są tak samo piękne. I również tam są szalone kolory typu 55, taka piękna papuga z udziałem żółtego. Wzór jest zygzakowy. Kiedyś tematem filmu będą właśnie różne wzory zygzakowe, porobię próbki i opowiem, co, z czego można je wykonać, żeby właśnie... On najpiękniej wygląda, taki wzór zygzakowy, na kolorowych włóczkach, które układają się w pasy, bo te pasy przestają być już pasami takimi pasami, tylko właśnie piękne zygzaczki powstają kolorowe. Także to jest włóczka filigran, a tutaj mam sweterek z włóczki patina od Citrona. Mieszanka wełny z wiskozą. Ja zużyłam na ten sweterek około 7 motków, nie pamiętam dokładnie ile, ale około 7 motków, a na sweterek w rozmiarze, myślę, 42 potrzeba tych motków około być może 11-12, tak szacuję. Z patiny wychodzą również piękne szale i chusty. Szale takie właśnie, które są i ciepłe, i lejące, bo wiskoza powoduje, że włóczka ma połysk i właśnie robią się lejące. I chusty piękne powstają. Stasia wykonała piękną chustę z wielu kolorów patiny. Także to, o czym mniej więcej plus minus wczoraj mówiłam, dla osób, które nie mają czasu obejrzeć półtorej godzinnej transmisji, a właśnie lubią krótko, mam nadzieję, na temat, co u nas się ostatnio dzieje. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.